trzeba delikatnie kucać, bo sobie bardzo łatwo wydubać oko. No i ostatnio youtuber, moi drodzy, nagrywał materiał i chciał petardę do kieliszka wsadzić, ją zgasić. No i petarda nie zgasła, kieliszek pękł i stracił, moi drodzy, wzrok w jednym oku. No i cóż, wracamy do tematu rzucania, palenia, trochę będzie o cięciu borówki. Dalej, moi drodzy, nie palę. Wczorajszy materiał był w bardzo trudnym nastroju, gdzie ten mózg był na głodzie. Przełamałem to i dzisiaj już jest troszeczkę lepiej, bo czuję satysfakcję. I tak, jest fajnie, moi drodzy. Zobaczymy, jak będzie wieczorem, ale już widzę, że będzie wielka wojna, wielka bitwa, moi drodzy, z własną psychiką i słabościami. No i cóż, bestia ze wschodu może troszeczkę chyba została przereklamowana, no bo wcale nie jest tak zimno, też na nią, moi drodzy, czekamy. No i poruszymy temat cięcia borówki, no bo kiedy ciąć, czy teraz, czy na wiosnę? Mi się wydaje, że lepiej poczekać, moi drodzy, do wiosny, no bo co, teraz tniesz, później przyjdzie mróz, zmrozi i jest brynza. Tak to zawsze po tej całej zimie wychodzą te pędy, widać co trzeba wyciąć i wtedy cięcie jest o wiele lepsze. I zobaczcie, jakie są konsekwencje niecięcia i nie tylko borówki, ale innych krzaków. I to zauważyłem. Jak się tnie, to się stymuluje, moi drodzy, dany krzak, no, do wzrostu. I tutaj tak samo, jeżeli byśmy nie cięli, to tu trochę pędu puści, tutaj trochę pędu, zrobi się gęstwina, później te pędy się wyrodzą i się zrobi dziczyzna tak zwana, więc też dojrzałem do tego, że trzeba naprawdę umieć ciąć. No tak naprawdę cięcie to uważam połowa sukcesu. Odcinki codziennie, moi drodzy, teraz sprawdzałem właśnie przed chwilą 100 wyświetleń, materiał wczorajszy. Bardzo mnie cieszy. No i cóż, jaki jest sposób, by rzucić palenie? Bardzo ważne, bo widzicie, w każdym uzależnieniu przychodzi chwila, gdzie przyjdzie ta ochota, ta chęć. Załóżmy, w alkoholizmie jest po 3 tygodniach, 3 miesiącach, 3 latach chęć napicia się. Przy paleniu, moi drodzy, jest podobnie. Może przyjść przy 5. dniu niepalenia ochota, zapominamy się, zapalimy i te 5 dni cierpienia, walki idzie na marne. I tak naprawdę ja teraz już po tych kilku dniach niepalenia zdaję sobie sprawę, że nie mogę sobie pozwolić na to, by zapalić. Wiecie, to sobie mówię to od dłuższego czasu, a wielokrotnie próbowałem rzucić i zawsze kończyłem tak samo. Po prostu w chwili, gdy jest ochota, trzeba sobie zająć głowę innymi myślami. To jest najlepsze. I wtedy zapominamy i lecimy dalej, bo to jest tylko chwila, przypomnienie, głód w głowie. Bardzo trudny temat, ale zapewne wielu z moich widzów problem z nałogami ma. No i cóż, mamy dzisiaj piątek. Z każdym dniem dzień coraz dłuższy. Jutro planuję przynajmniej połowę dnia poświęcić na pilenie borówce. Też dostałem komentarz, no, że pan nie chce być uszczypliwy, ale połowę tego, co kasuje, urywa się, zostaje podzielony ten system korzeniowy, który odbije. Zgadza się, to jest głupiego robota, no ale bez tego przeczyszczenia nie wyobrażam sobie, moi drodzy, cięcia borówki. Robię to tylko po to, żeby później było estetyczniej i przyjemniej, no i zapewne ten pesz będzie odbijał na wiosnę, moi drodzy. No niestety. Ciekawe, czy wam się szybko znudzi owocowa pasja codziennie. W każdym bądź razie jutro też zapraszam was o godzinie 6 rano. Publikacja wieczorem już ustawiona, więc jak już mówię, to tak będzie. Wiem, że wielokrotnie mówiłem, a tego nie robiłem, moi drodzy. Dzięki za subskrypcje, których codziennie przybywa, te kilka. Dzięki za łapeczki, za komentarze. Fajnie. No i to by ten styczeń minął, a później już będzie z górki.